Hej, hej, witam wszystkich serdecznie, Galek z tej strony i zapraszam do kontynuacji w grze Uncharted 4 Kres Złodzieja. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Ten dom jest wielgachny. Od czego mamy zacząć? Najlepiej od znalezienia wejścia. A później zrobimy sobie... A my kontynuujemy. Cofnęliśmy się tutaj troszeczkę w czasie. No ale zobaczmy. Mają tu alarm? Spróbujmy dostać się do środka, a nie tłuką cokiem. Drzwi frontowe na bank są zamknięte. Spróbować nie zaszkodziło. No to idziemy do drzwi bocznych. Dobra, chodźmy na tyły. Hej, Nathan, patrz! Otwarte okno. Faktycznie. Tędy, za mną. Okej, daj rękę. Dobra, i po bólu. No i jak ja mam doskoczyć? Chodź, Nathan. Wow. Strasznie tu. Trzymaj. Mam zapasowo. To szukamy jakiegoś konkretnego pokoju? Po prostu szukaj książek, dzienników, dokumentów, takich tam. Coś tu mamy. Nic ciekawego. Przeczytajmy. Panno Evelyn, nazywam się Kenichiro Namba. Miałem okazję niedawno wysłuchać Pani wykładu w Bractwie Poszukiwaczy Przygód, na którym omawiała Pani swoje niedawne znalezisko. Zestaw zbroi z ery Tokugawa, który odkryła Pani u wybrzeży Okinawy. Pani prezentacja mnie zafascynowała, ale przyznam, że byłem obruszony protekcjonalnym tonem pytań z audytorium. Uważam, że uznanie zasług i szacunek za włożoną pracę nie powinny zależeć od czyjejś rasy lub płci. Jestem pewien, że oboje mieliśmy podobne przykre doświadczenia w tej materii. Piszę do pani, ponieważ wszedłem w posiadanie, jak mniemam, francuskiej zbroi turniejowej, choć nie jestem przekonany co do jej datowania i kraju pochodzenia. Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdyby ktoś o takiej wiedzy jak pani rzucił okiem na ten przedmiot. Jeśli jestem zbyt bezpośredni ze swoją prośbą, najmocniej przepraszam, ale pozostanę w mieście tylko do końca przyszłego miesiąca. We wrześniu wyjeżdżam na Islandię badać wikińskie grobowce i bardzo bym żałował, gdybym nie skorzystał z okazji i nie spróbował z panią porozmawiać. Gdyby zechciała się pani ze mną skontaktować, zatrzymam się w hotelu Lenox z wyrazami szacunku Kenichiro Namba. No okej.
A, i tu mamy zdjęcie tej zbroi. No dobrze. Tu jakieś drzwi, ale zamknięte. Tutaj nic nie ma dalej. Okej. Pudło. No pudło. Ich nie znajdziemy. Te pudła są pełne starego sprzętu turystycznego. Ta, wystarczy. No to na dół. To jakie znajdziemy? Dzienniki mamy? Nie pamiętasz? Wszystkie miały brudno-białe oprawy. Wiem, ale to ogromny dom. Szukamy igły w stogu siana. No, co racja, to racja. No i jest. Biała skóra. Sam chyba coś mam. Serio? Nie, to nie mamy. Pamiątki po Tokugawie Ieyasu. No to chyba jednak troszeczkę nie to może. Tu jakieś drzwi są, ale za czym wejdziemy? Tamte jeszcze. Może zwariowałem, ale to chyba waza z dynastii Ming. Nathan, przestań. Kto normalny trzymałby wazę z dynastii Ming na widoku? Ta, to pewnie tylko podróbka. No jasne, tak? Tak. Oj, tu mamy drzwi. No nic. Nawet nie drgnął. Chodź, spróbujmy razem. Gotowy? Gotowy. Co to u diabła jest? Jakiś posąg. Mumia, mumia. Chyba jakiś sarkofag. O, sarkofag. Tak. Rozejrzyj się. Jest ich tu więcej. To mi wygląda na jakąś sarkofagownię. Sam. To autentyk. Co to jest za miejsce? Cóż. Przekonajmy się. No. Ej, zrób coś dla mnie. Po śmierci zakop mnie w czymś takim. Jasne. A mogę cię zmumifikować i zakonserwować narządy? Po namyśle. Cofam prośbę. O, coś tu było. Ej, a to poznajesz? Ja gdzieś to już widziałem. Leżące postaci. Wyrób etruski. A, racja. Tak. Mąż i żona. Pogrzebani razem. Trochę to mroczne, ale podoba mi się. Tak. Tu coś znowuż mamy? Naczynia na narządy. Ekstra. No nic, zobaczmy tutaj te drugie drzwi, za czym wejdziemy na schody, bo tam były schody. To jeszcze tutaj zinwigilujemy ten pokój. O, tu mamy coś. Kolejny list. Drogi Eddie, pozdrowienia z Peru, mam nadzieję, że mój list dotarł bez problemu. Nie ma tu żadnej placówki poczty, trzeba się zadowolić kawałkiem łąki służącym za lotnisko lub łodziami płynącymi w górę rzeki Manu. Żałuj, że nie widziałeś wczoraj
wyjców, jasnopomarańczowe stworzenia z pełnymi ekspresji twarzami i ciekawskim usposobieniem. Odgłosów, które wydają, nie nazwałbym wyciem, brzmią jak huragan pomieszany z rykiem lwa. Gdyby nie było to nielegalne i niebezpieczne, przywiózłbym ci takiego wyjca do domu jako zwierzątko domowe. Twoja mama jest zajęta przygotowaniami do jutrzejszej wyprawy w głąb dżungli, która mam nadzieję zakończy nasze badania. Przesyła ci uściski. Obiecuję ci, że jak podrośniesz, to zabierzemy cię ze sobą na jedną z naszych wypraw, żebyś mógł samemu zobaczyć wielki świat. Słuchaj się babci i ucz się pilnie. Widzimy się za miesiąc. Ucałowania, tata. Oj, tu mamy zdjęcie. Ej, te pudła ci coś przypominają? Które? Każdy z naszych domów. Właśnie. Tata zawsze powtarzał, po co się rozpakowywać? Za miesiąc znowu się przeprowadzamy. Ta? Zawsze grał dupka. No nic, w takim razie lecimy na te schody, które tam były. Ten jest rzymski. Trzeci, może czwarty wiek. Tu jest lepiej niż w muzeum. Myślisz, że mają tu dinozaury? Nie zdziwiłbym się. Mieliśmy schody do góry i na dół. I tu mamy jakiś skarb. Zbadajmy. Zabawkowy hydroplan. O, bardzo fajny. Taki drewniany. No. I tu więcej niestety nic nie ma, więc spróbujemy zejść sobie schodami w dół. O, właśnie tutaj. No i kolejne pudło. Jest i następny. A no właśnie. Pudło. A tutaj zdaje się widzimy antyczną mezopotamską kalkosuszarkę. No tak. Zawsze byłem tym zabawnym. Zawsze. Ej, Nathan, patrz! Kim jestem? No? Doktorem Livingstonem! Bajera. No tak, jesteśmy chyba w głównym... no nie, to jest kuchnia jednak. Myślałem, że to główny pokój, ale... Rany! Oddałbym wszystko za takie zaproszenie. Weź udział w corocznej świątecznej gali w Domu Odkrywców. No, ciekawe zaproszenie. Co jest na drugiej stronie? Czyli podpis tak naprawdę. Tu jest wyjście na zewnątrz, ale tu mamy za to globus. Obejrzyjmy. No to gdzie jedziemy? Gdybyś mógł jechać gdziekolwiek. Co byś wybrał? Gdziekolwiek? Gdziekolwiek. Okej, okay, to... No dobra... Indie. Odwiedzimy Taj Mahal. Dookoła świata. Związek Radziecki. Pojedźmy do Moskwy. To może być ociupinkę trudne. Choć chciałbym zobaczyć Plac Czerwony. Jeszcze raz. Do 3 razy sztuka. Anglia. Fajnie byłoby zwiedzić zamek Windsor. Co, nie sam? Hej, na mnie nie patrz. Nie moja wina, że nie było cię na świecie.
I tak niewiele z tego pamiętam. I nie jest taki fajny. Aha. Okej. Ostatni raz. Brazylia. Wreszcie jakiś konkret. Cała masa nieodkrytych miejsc w dżungli. I cała masa plemion z zatrutymi strzałkami. To też. Ej, patrz na to. Zbroja. Zgrzałem się. Ciekawe, czy w tej zbroi moglibyśmy dalej tutaj sobie chodzić, po prostu tak sobie. Które? Pochodzą z co najmniej trzech różnych religii. No. No nic, odłóżmy to. Bożki płodności. Ej, nie jesteś za mały, żeby to oglądać? A ty nie jesteś za stary na takie żarty? Gdzie tam? Wyobrażasz sobie, gdybyśmy to my odkryli to wszystko? Wow, tak duże stoły były w stołówce sierocińca. Wino chyba. Lepiej karmili. Wszędzie lepiej karmią. Kurde, pewnie urządzali tu niezłe imprezki. Sądząc po artefaktach, było ich na to stać. Tja, od ostatniej imprezy minęło jednak sporo czasu. Kolejne pudło. Ciekawe, co kryje. O, Lorenz Zarabi. Zawsze chciałem to obejrzeć. No i znowuż nam zabarykadował drogę. O. Zbroja płytowa. Chyba francuska. Tu coś jest, zobaczmy. Złoczy gong. Z południowo-wschodniej Azji. Ale jazda. Sama jak palec. Spójrz na to. Kompas, zegar słoneczny. Wyobraź sobie, że gubisz się na morzu, a te przedmioty to jedyne rzeczy, które mogą uchronić cię przed śmiercią. Evelyn, wpadł mi w ręce najnowszy numer Adventure Life i Leaf. I ku mojej uciesze i zaskoczeniu po raz kolejny zobaczyłem w nim twoją twarz. Cieszę się, że jesteś szczęśliwa i wciąż zajmujesz się rzeczami, które sprawiają ci przyjemność. Mimo iż każdy z nas widzi swoje życie, twoje osiągnięcia są dla mnie źródłem niemałej dumy. W załączniku przysyłam zdjęcie Edmunda z uroczystości wręczenia dyplomów. Był najlepszy na roku. Wygląda na to, że chociaż jedno nam wyszło. Choć wiem, że Edmund by mnie zabił, gdyby się dowiedział, że ci to powiedziałem, to chciałbym, żebyś wiedziała, że był zdruzgotany, gdy dowiedział się, że nie zabierzesz go ze sobą na wyprawę do Indii w zeszłe lato. Wyrósł na samodzielnego i pewnego siebie młodzieńca, jego przebłyski geniuszu przypominają mi o tobie. Mam tu zwłaszcza na myśli minę, którą robi, gdy odkryje coś ważnego. Poza tym kocha cię i podziwia bardziej, niż byłbym to w stanie wyrazić. Przez ostatnie lata miałam wiele zmartwień, ale nigdy nie zwracałam się do ciebie o pomoc. Teraz jednak chciałbym cię prosić, byś wzięła Edmunda na swoją kolejną wyprawę. Wiem, że nie będzie to łatwe i że będziesz
musiała nieco zwolnić tempa, ale jedno mogę ci obiecać. Zaznasz radości, jak jeszcze nie zaznałaś. Czekam na wieści dotyczące twojego kolejnego znaleziska. Wszyscy jesteśmy z ciebie dumni. Z ciepłymi pozdrowieniami, Ken. No i tu też mamy oczywiście zdjęcie. O. Okej, odłóżmy. Ej, mam tu książkę dla ciebie. Tak? Jaką? Historia najsłynniejszych piratów, ich zbrodnicze wyczyny i rabunki. Chyba raczej historię wyssaną z palca. Nawet nazwisko autora to ściema. Ściema czy nie, to chyba pierwsze wydanie. Poważnie? Co za miejsce. Wow. Chcesz ją zabrać? Nie. Rozleci mi się w plecaku. Patefon. No, coś nie gra. Nie, gra! Ha, niezłe. Ożywia atmosferę. Od kiedy lubisz muzykę klasyczną? Wypraszam sobie. Jestem wszechstronnym człowiekiem. To li? Raczej jego resztki. Pozwolić, żeby sarkofag znalazł się wśród innych sarkofagów z grobowca Amenhotepa w naszym muzeum. Rozumiem, pani opór, w końcu znalazła go pani jako pierwsza, ale nasza oferta jest naprawdę hojna i zapewniam, że sarkofag będzie przechowywany i eksponowany z dopełnieniem wszelkich procedur i wymogów bezpieczeństwa. Cieszyła pani oczy tym wspaniałym artefaktem przez wiele lat. Czy nie uważa pani, że czas najwyższy, by podzielić się z nim światem? Mam szczerą nadzieję, że zmieni pani zdanie odnośnie naszej oferty z uszanowaniem. Peter K. Dział do spraw pozyskiwania zbiorów. Nadpalony list, niestety tylko jego druga część, ale mniej więcej wiemy już, o co chodzi. Co tu mam jeszcze ciekawego? Czy to jest pianino? Niestety nie można go użyć. Szkoda. O! Tu jest coś. Samuraj. Rozpoznajesz herb? Liście malwy to będzie... Chwila. Czekaj, nie mów. Ród Tokugawa. No, zgadza się. Okej. Okay. Dzienników mamy raczej tu nie ma. Może... Sprawdźmy na górze. Kolejne pudło. Niech to. Dzienniki z całego świata, ale nic o mamie. To duży dom. Nie poddawaj się. No tak. Tu jeszcze coś jest. Zobaczmy. Znali Amelię Earhart. Bez kitu. Rany, znali wszystkie sławy. Najdroższa E, twoja podróż do El Mirador brzmi fantastycznie. Czy Majowie zostawili coś dla ciebie? Czekam na więcej informacji z pierwszej ręki po moim powrocie. Twoja A. Earhart. No dobrze, odłóżmy w takim razie to. I spróbujmy tutaj się... przerolokować wyżej. Czy tu coś jest? Nie. Ale tu za to są jakieś drzwi. Zamknięte. Tam mogą być rzeczy mamy. Musimy znaleźć inną drogę. No. Tu są też jakieś drzwi. Zobaczmy te. Też zamknięte.
poza tym... Tu więcej już chyba nic nie nawojujemy. Ej, co? Racja. Tam. Faktycznie. Racja. Możemy się tamtędy przedostać. Nie my. Ty. Co? Ja się tam nie wcisnę. Dasz sobie radę? Żartujesz sobie? Ja bym nie dał rady. Dobra. Bierz się do roboty. Tylko jak ja się mam niby tam dostać? Po tej ścianie przecież nie wskoczę. Spójrz na to. Na co mam spojrzeć? No. Dobra, gotowy? Ups. Polaroid? Czy ja dobrze widzę? Polaroid. Czekaj, sprawdzę. A no właśnie. Chyba jeszcze działa. Hej, chodź. Teraz uśmiech, tak? Nie zgub go. No i Polaroid trzeba potrząsnąć? No raczej chyba, żeby wysechł. No dobra, potrząśnijmy, jak tak każą. No, nawet fajne zdjęcie wyszło. Okej. O, schowa. Na górę. Tylko nie spadnij. No i co ja mam tam przejść niby? Przez taki kawałek? Może się uda, no. Zaraz figurka spadnie za to. Może nie. A co to jest to białe? Jakiś przycisk? Alarm chyba, słuchajcie. Mam wrażenie, że to jest alarm, tylko dlaczego on nie działa? Z czerwoną diodką, widzicie? No i niestety sytuacja się, słuchajcie, powtarza. Nie ma możliwości sterowania bez... kontrolera. Także ja podłączam już sobie kontroler i widzimy się za moment. No, z kontrolerem myślę, że będzie lepiej, bo będzie przynajmniej można było sterować naszym bohaterem. Tu jest przejście, którego nie ma. No dobra. A tak w ogóle to dajcie znać, jeżeli ktoś ma podobny problem, że po prostu w momencie, kiedy wchodzimy do tych kanałów, to przestaje działać mi mysz i klawiatura. Znaczy, no nie można po prostu się obrócić, tak? No i z powrotem wróci chyba... Okej, wszedłem. Tak, już z powrotem. Czekaj. Z powrotem już działa klawiatura, oczywiście, mysz. Z tej strony też zamknięte. No niestety.
Co jeszcze, tak? Klucza. Nie za wygodny on? Kodeina. Środki przeciwbólowe. Mógłby się sam tutaj wdrapać, kurczę, nie nam każe kluczy szukać do tych drzwi. O, tu mamy jakiś list. Zobaczmy, co to jest. Ewelin, miałem nadzieję, że nie będę musiał pisać tego listu. Miałem nadzieję, że w naszej ostatniej rozmowie jasno wyraziłem swoje intencje. Miałem nadzieję, że jeśli będę ignorować twoje nieustanne próby skontaktowania się ze mną, to w końcu pojmiesz, o co mi chodzi. Widzę jednak, że skoro przysłałaś mojej córce pocztą czek, to moja aluzja była zbyt subtelna dla kogoś takiego jak ty. Nie potrzebuję twoich pieniędzy i co więcej, nie chcę ich. Potrafię zadbać o swoją rodzinę bez twojej pomocy. Dobrze wiesz, że wysłanie pieniędzy w nadziei na odbudowanie więzi jest żałosne i uwłacza inteligencji zarówno mojej, jak i twojej. Nasza i tak już nadwątlona relacja umarła, gdy nie pojawiłaś się na pogrzebie taty. Ten człowiek kochał cię aż do ostatniego tchnienia, ale nie ja. Modlę się, byś zaznała spokoju czymkolwiek on dla ciebie jest i jednocześnie nie życzę sobie, byś kiedykolwiek jeszcze kontaktowała się z moją rodziną. Edmund. No cóż. To smutne. Ale prawdziwe. Zobaczmy, co tu więcej jest. Jakieś butle. Tlen tu widzę jest. O, jest i klucz. Tak jest. Dobra. Ale oprócz klucza jest też jeszcze coś, jakieś zdjęcie. Zobaczmy, co to za zdjęcie. No okej. No cóż, no to otwórzmy w takim razie. Jak? Masz coś? Ani śladu dzienników. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze tutaj. Chodź. Tym samym kluczem wszystkie drzwi? Może. Tu coś jest. Kolejne pudełko. Co ono kryje? Wow. Cassandra M. Sam. Znalazłeś coś? To jest to. Evelyn kupiła od pewnego kolekcjonera pierwsze wydanie historii powszechnej piratów wraz ze stertą XVIII-wiecznych dokumentów. Znalazłam wśród nich niezwykle intrygujący list napisany przez niejakiego Josepha Barnes, który oprócz tego, że wspomina, iż należą do załogi Henry'ego Avery'ego, to jeszcze napomyka o istnieniu ogromnego skarbu należącego do Avery'ego. No bo co innego mógł mieć na myśli, gdy pisał o bogactwach raju? Wysłał ten list z więzienia, co oznacza, że na pewno nie miał przy sobie tego skarbu. Gdzie w takim razie go szukać? Żeby go znaleźć, muszę cofnąć się do samego początku, czyli napadu na Gunsway. Podpis pod zdjęciem Joseph Barnes. Podpis pod mapą, miejsce, w którym widziano go ostatni raz. Notatka pod listem. Co to za oznaczenia? Dobra, przerzućmy stronę. Henry Avery. Napad na Gunsway. O.
to już nie możemy przeczytać. Co tam masz? Nigdy tego nie widziałem. Ja też nie, ale to bez wątpienia jest pismo mamy. Podnieście ręce do góry. O, masz. Ej, ale po co ta broń? Co on tam ma? Ej, lepiej celuj we mnie. Oddaj mój dziennik. Dobrze. Dobrze. Przykro mi, Nathan. To co teraz? Teraz czekamy na policjantów. Czy na pewno musimy zaprzątać sobie tym głowę? Stój! No i po co rujnować życie dwójce dzieciaków? Naprawdę nie chcę was zastrzelić. Ale proszę pani, nic się nie stało. Żadnych strat, prawda? Wszyscy ponosimy konsekwencje naszych poczynań. Dopuść chociaż jego. Wziąłem go, żeby pokazać mu rzeczy mamy. Nic poza tym, jest niewinny. Co? Powtarzam, to moja wina. Nie. Chodzi mi o matkę. No tak. Ten dziennik należał do niej. Jesteście synami Cassandry Morgan? Cześć. Mój Boże. Mogłam was zastrzelić. No i nadal pani może, także mogę prosić? Znała pani mamę? Pracowała dla mnie. Jak pewnie zauważyliście, jestem kolekcjonerką. No i to wcale nie byle jaką. To... mama była pani tłumaczką? Wasza matka była najgenialniejszą historyczką, jaką znałam. Mogłyśmy wspólnie tyle osiągnąć, ale jej choroba... przykro mi. Nie, niepotrzebnie. To było dawno temu. Za wszystkich jej odkryć, to na pewno byłoby największe. Sic parvis magna. Wielkość od skromnych początków. Dewiza Francisa Drake'a. Tak, łacina i wielcy w historii. O tym gadaliśmy przy obiedzie. Byliśmy dziwną rodziną. Opowiadała wam o swojej teorii na temat Drake'a i jego potomków? Francis Drake nie miał dzieci. Właśnie. Tak mówią historyczne źródła. Ale my miałyśmy odmienne zdanie. Zgłębienie sekretów Drake'a jest kolejną przygodą, którą muszę odpuścić. Tak jak i wiele innych rzeczy. Wybaczcie. Wynurzenia starej baby. Proszę. Należy do mnie tak samo jak do was. Kto wie, może uda wam się kiedyś dokończyć to, co ona zaczęła? Czyli nas pani puszcza, prawda? Porozmawiam z policją. Skoro tu weszliście, to pewnie wiecie też, jak wyjść. Proszę. Dziękuję. Przepraszam za kłopot. No dobra, Nathan. Chodźmy. Nic pani nie jest?
Hej! Sam? Zawali! Policja! Porządku? Stój! Musimy coś zrobić! Nie! Musimy się stąd zmywać! Nie możemy jej tak zostawić! Nic już jej nie pomożemy! Musimy wiać! Jeżeli gliny nas tu znajdą, to już po nas! Proszę pani! Nathan! Idziemy stąd! I to już! Ach, cholera! Okno! No chodź! No, to się porobiło. Jak ja mam tutaj teraz? No, chyba nie trzeba było tutaj stąd skakać jeszcze. Oj, chyba nie tędy. Co jest, że ja nie mogę wskoczyć na to? No nic, może tędy przejdziemy, coś... Nie mogę wejść na górę. Dziwne. Może kolejna niedoróbka w grze? Teraz spróbujmy. No niestety są takie kruczki tutaj, że... tutaj zejść. Nathan, co tu? Nic nie jest? Ej wy, stać! Chodu! Tędy! Zaraz jej zgubimy! Mówi wam! Mamy dwóch podejrzanych o polowanie. Jeden był podejrzany, jeden. Stać do diabła! Tędy na głowę! Stać do diabła! W tę stronę! Puszczajcie! Puszczajcie! Było nie uciekać! Dalej, szybko! Wezwij wsparcie! Już dzwoniłem! Spadajmy stąd! Powtarzam, na ziemię i ręce na głowy! Mam cię! O kurde! Chodu! Nathan! Stoisz do diabła! Uciekaj mi stąd! Biegiem! Cholera! Uciekają! Do świetnika! Luchy! Okej! Szybko, wsiadaj! Już! Dobra, trzymaj się! No, tym razem się udała ucieczka. Chyba im zwialiśmy. Odsapnijmy chwileczkę.
Okej? Ale noc, co? No nie wiem. Ta staruszka. Hej, posłuchaj mnie. To nie była nasza wina. Ta kobieta, ona była chora. Tak, wiem, to okropne. Ale nie dało się jej pomóc. I co teraz zrobimy? Nie wrócę do sierocińca. Ani ty do pracy. No i dobrze. Jasne. Nie, poważnie. Uciekniemy stąd i to najdalej, jak tylko będzie możliwe. Tak? Zapomniałeś już o policji? Będą poszukiwać Natana i Samuela Morganów. Tak, to my. Można to zmienić. Natan, to w tamtym domu pokazałeś, że masz wiedzę porównywalną z tą staruszką. Słuchaj, zawsze czułem, że jest nam pisane coś naprawdę wielkiego. I dopiero dzisiaj wszystko zrozumiałem. To coś. Niedokończone dzieło mamy. To nasza przepustka do zupełnie nowego życia. Pod całkiem nowym nazwiskiem. O czym ty mówisz? Znam jednego gościa. Podrobi nam wszystkie papiery. A co do nowego nazwiska? Mama uważała, że Drake miał potomków. Powiedzmy, że miał. Nie mówisz poważnie, prawda? Natan, to nasze przeznaczenie. Obiecuję ci. Ty i ja razem zejdziemy daleko. To co powiesz? Natanie Drake'u? Wszystko się zmieniło. Zostaliśmy odkrywcami, zdobywcami, no i złodziejami. Au! Dobra, nie wiercz się. Bywały takie czasy, że albo jeden z nas siedział w pacy, albo siedzieliśmy obaj. I kiedy go straciłem, to znaczy, myślałem, że straciłem. Ja... Nie chciałeś rozdrapywać ran. No, coś w tym stylu. To tyle. Wiesz wszystko. Znając ciebie, szczerze w to wątpię. Ale... Dziękuję. A o czym teraz myślisz? O tym, że odnalazłam cię w odpowiedniej chwili. Ta. Całe szczęście niczego ci nie urwało. Bo nie wiem, jakbym cię stąd wydostała. A w ogóle to jak mnie znalazłaś? No wiesz, to proste. Podążałam za wystrzałami. Nie, no jak się tutaj dostałaś? O, jasne. Zgłoś się, Sally. Cześć, skarbie. Jak Nate? No wiesz, poturbowany, ale żywy, czyli standard. Teraz musimy uratować drugiego Drake'a. To znaczy? Daję ci Nate'a. Sally, fajnie, że wpadłeś. Ja musiałem. A co z Samem? Złapali go. No niedobrze. Wiesz, gdzie są? Są na północnym skraju wyspy. Poszukaj tam jakiegoś lądowiska. Jak odbijemy Sama, trzeba będzie się szybko zwijać. Przyjąłem. Hej, a co ze skarbem? Zapomnij. Nie potrzebujemy go. A Alcazar? Nie ma żadnego Alcazara. To ściema. Chwila, czyli
Pendług to... Ucieczka? Tak, sam to wymyślił. Palant z niego, co? Dobra, opowiem ci wszystko, jak się zobaczymy, okej? Nie mogę się doczekać. Uważajcie tam na siebie. Jak zawsze. Wymianka. Dzięki. Spoko. Nie, Elena. Dziękuję. Uratowałaś mnie. Znowu. No, prawie się rozmyśliłam. Jasne. Chodź już. Mamy transport. Czyli idziemy na północ wyspy? Tak, do New Devon, gdzie mieszkali założyciele Libertalii. To tam Rafe prowadzi twojego brata. No i pewnie tam jest skarb. Muszę uratować sama, zanim go znajdą. No, ale to już w kolejnym odcinku. A póki co, dzięki za to, żeście dotrwali do końca. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam oczywiście do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne premiery. Dzięki, trzymajcie się, cześć!